Okej, lecimy do fanatycy. Pismo Korangara. Dołączyłeś do tych świrów z sekty? Pewnie jesteś szpiegiem Korkaloma. Czekaj, nie mam broni. Nie chcę walczyć. Mam tu list z propozycją rozejmu od obozu Bractwa. I mam w to uwierzyć? Zbyt wielu dobrych ludzi zginęło z waszych rąk. Nie, mówił prawdę. Nie chcemy walczyć. Przyszedłem sam. Nie mam broni. Czy to niewystarczający dowód moich dobrych intencji? Masz mnie za głupca? Myślisz, że nie wiem, że wy, sekciarze, potraficie skorzystać z magii? Ale... To, że nie masz broni, pozwoliło ci przeżyć. Teraz będziesz przesłuchiwany przez Sorda. Wiecie, dlaczego mi się są takie... mam takie zniekształcenia? Jak tak, to napiszcie. W komentarzach. Co tu się dzieje? Co tu robi członek obozu na bagnie? Przybywam z polecenia Korangara. Bractwo chce pokoju. I my mamy w to uwierzyć? Skąd mamy mieć pewność, że to nie jest kolejna intryga Kaloma, mająca na celu zniszczenie naszego obozu? Przynoszę list od Korangara. Powiedział, że zrobimy, co zechcecie. Myliliśmy się. Śniący może nam przynieść tylko zagładę. Skąd ta radykalna zmiana poglądu? Iberion tuż przed swoją śmiercią wyjawił nam prawdę o naturze śniącego. O tym, że jest demonem i... Zaraz, co powiedziałeś? Iberion nie żyje? Co się stało na bagnie? W czasie wielkiego przywołania mistrz doznał poważnych obrażeń. Niestety nie udało się go uratować. Korkalom nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał i zebrał część wiernych mu strażników świątynnych i nowicjuszy. Po czym wyruszyłby na własną rękę odnaleźć śniącego. Przewodnictwo nad Bractwem objął Korangar. Angar, mówisz? To bardzo ciekawe. Mistrz Kolis musi się o tym wszystkim dowiedzieć. Idź do niego niezwłocznie. Kto cię tu u licha wpuścił, sekciarzu? Spokojnie, przychodzę w koju. Mam pismo od Korangara. Sort pozwolił mi zobaczyć się z waszym mistrzem. Właśnie, ale pamiętaj, mam cię na oku, sekciarzu. Jeden niepokojący ruch z twojej strony i już nie żyjesz. Co się dzieje? Straż! Intruz! Spokojnie. Xord kazał mi z tobą rozmawiać. Członek sekty? Xord? Kazał? Co tu się dzieje? Przybywam z polecenia Korangara. Wszystko wyjaśnię. Niech będzie. Słucham. Iberion nie żyje, lecz przed swoją śmiercią wyjawił nam, że śniące nie jest Bogiem, a demonem. Za wszelką cenę nie może być zbudzony. Korkalom nie chciał uwierzyć, więc wraz z częścią strażników i nowicjuszy wyruszył odnaleźć swego boga. Teraz członkom Bractwa przewodzi Korangar. Ciekawe. Więc wreszcie zrozumieliście własną głupotę, że dawaliście się mamić w imię żonki? Czy waszym celem również jest poszukiwać pradawnych, prawdziwych wyzwolicieli? Nie znam dalszych planów Korangara. Przybyłem tu tylko po to, by złożyć wam propozycję rozejmu między naszymi obozami. Tu mam pismo. Nie interesuje mnie ten nędzny skrawek papieru. Nie zamierzam współpracować z Bractwem, dopóki pradawni nie objawią mi swej woli. Jeśli oni spojrzą na was przychylnym okiem, wtedy ja będę chciał porozmawiać z Angarem. To wszystko, co mam ci do powiedzenia. No właśnie... Oto odpowiedź pradawnej. Nareszcie! Pokaż to! Coś ci je? Nie! Kłamca! Dobrze się czujesz? To nie może być list od pradawnych! Ale to jest list od pradawnych! Gin, kłamco!
Bracia, zabijcie tego przeniewiercę! Żadnej magii. Żadnej magii. Żadnej. Żadnej. Żadnej magii. I co ci powiedział Kolis? Że pokój jest niemożliwy, dopóki nie odnajdzie pradawny. Ech, rozumiem. Czy mógłbyś mi dać pismo od Korangara? Proszę, ale po co... Co zrobiłeś? Zabiłeś naszego przywódcę! Nie miałem wyboru. Rzucił się na mnie. Musiałem się bronić. Oskarżył mnie, że sfałszowałem list od pradawny. Czyżby? Więc pokaż mi ten list. Cóż, rozumiem reakcję Kolisa. Sam nie wiem, co bym postąpił na jego miejscu. Ale... Sądzę, że powinniśmy skorzystać z propozycji Koranga. Co? W czasie twojej nieobecności rozmawiałem z moimi towarzyszami. Przedyskutowaliśmy parę spraw i doszliśmy do pewnych wniosków. Opuściliśmy obóz na bagnie, gdyż nie odpowiadało nam ślepe oddanie jednej idei. Jednak teraz, czy sami nie postępowaliśmy podobnie jak kiedyś bractwo? Zdaliśmy sobie sprawę z zaślepienia Kolisa. Teraz to bractwo jest głosem rozsądku i sądzę, że to za nim powinniśmy podążać. Proszę, byś przekazał te słowa Korangarowi. Chwileczkę, ale co z Kolisem? Nasz przewodnik być może pokazał na drogę wyjścia. Jednak miejsce, do którego prowadziła, wcale nie było lepsze od tego, z którego uciekaliśmy. Bądź pewien, że pochowamy go z należytymi honorami. No właśnie. Lepiej się do tego nie mieszać. To się chyba nigdy... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No to wracamy do Korangara. Nie patrzeć. Ankor Angar jest... O Jezu. Ba. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Ona tak się rozpędziła. Ale nie zauważy, że droga się kończy. Jep. Te. Nie, to ale i będzie to normalnie się nie coś tutaj odbija. Będzie bezimienny. Bezimienny Bezisław. Dobra. Cholera. Jednak wyjdę drabiną. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. Okej. Zbudź się. Mam dobre wieści. Udało mi się przekonać fanatyków. Oni również chcą rozejmu, a także przybyć tutaj. To wspaniale. Cieszę się, że ta wojna się skończyła. Z radością będę patrzył na powtórne zjednoczenie się naszych obozów. Oddałeś nam wszystkim wielką przysługę. Proszę, weź tę szatę jako dowód naszej wdzięczności. A spoko. No, a wiecie co to oznacza? Wykonałem wszystkie zadania
dla obozu bractwa. No to teraz nie pozostaje mi nic innego, jak dołączyć się do obozu przed kopalnią. Chciałbym zdobyć... Ale czy ja tutaj coś mam? Dawaj mi miksturki. Co, jak to co, ale mikstur mamy, to ja potrzebuję dużo. Uderzenie wiatru. Sen. O! Urok. 10 beniaczków. Może być problem. A sen? Będę kogoś usypiał? No tak nie bardzo. Tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję. Tego nie potrzebuję, nie potrzebuję. Uroku nie potrzebuję. Okej. Dzięki. No. To teraz nie pozostaje mi. A właśnie. Polecę się przespać i zobaczę, czy ten przyjdą ci. Fanatycy do obozu. Od razu sobie zregeneruję HP i manę. Ua. No i w następnym odcinku widzimy się przed obozem. Kolejny dzień i znowu. Dobra. Wiecie co? Ten odcinek znowu będzie krótszy. Bo ja za chwilę zakończę. No i zobaczymy się koło tych w obozie przed kopalnią. Na razie, cześć.